Zdewastowane infokioski zamiast służyć turystom stoją i niszczeją. Właścicielem urządzeń jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, do którego władze Jeleniej Góry skierowały już szereg dokumentów z prośbą o naprawę infokiosków. Pod koniec marca odbyła się kontrola projektu i urzędnicy zobowiązali się do podjęcia działań w tej sprawie. Od roku deklaruję właścicielowi infokiosków, czyli w tym wypadku Departamentowi Turystyki czy Wydziałowi Turystyki w Departamencie Społecznym Urzędu Marszałkowskiego natychmiastową gotowość przejęcia kiosków i usunięcia tych problemów technicznych w ramach gwarancji. Będą przekazane. To jest sytuacja faktycznie dosyć długo się ciągnie, jest skomplikowana. Ten projekt realizowaliśmy w partnerstwie 20 podmiotów aż 4 województw. I te wszystkie zadania, między innymi infokioski, tak zwane zadania sieciowe, były realizowane przez nas jako województwo, jako lidera, ale w partnerstwie z tymi wszystkimi podmiotami. I my musimy mieć zgodę wszystkich partnerów na to, żeby tę infrastrukturę przekazać odpowiednio zgodnie z własnością terytorialną. Prezydent otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego informację, że kwestia została zgłoszona do firmy, która zajmowała się montażem infokiosków. Miasto nie może podjąć więc żadnych kroków w tym zakresie, a związane ręce ma także policja, która ujęła sprawcę zniszczenia jednego z infokiosków. Niestety nie może nadać sprawie dalszego biegu, bowiem nie otrzymała od właściciela urządzeń informacji o ich wartości, nie jest więc w stanie określić wartości szkody. Wczoraj rozmawiałem po raz ostatni z panem dyrektorem i dobra wiadomość jest taka, że jednego z dewastatorów policja złapała i będzie wobec niego będą wyciągnięte konsekwencje finansowe. Natomiast jeżeli w ciągu tygodnia one nie będą naprawione, ja wezwę właściciela do tego, żeby te kioski zdemontował i sobie zabrał. Umowa gwarancyjna, którą mamy na 5 lat i na całą trwałość projektu, ona nie zakłada napraw, które wynikają z jakiegoś aktu wandalizmu, a takie miało miejsce w Jeleniej Górze. W związku z tym, żeby nie narażać naszych partnerów, próbowaliśmy i wynegocjowaliśmy w końcu z wykonawcą, że on jednak jeszcze mimo wszystko to naprawi. Liczę, że do końca tygodnia będzie już konkretnie, mam nadzieję, taki ruch, że będą naprawione te infokioski. Miasto nie poniesie żadnych kosztów związanych z naprawą urządzeń.